Meyer, minister spraw zagranicznych, był Żydem. Rodzice, umarł temu kilka lat. Jego syn w telewizji i tak dalej, on już nie jest Żydem, bo matka jest Polką. I tak dalej, i tak dalej. Także z punktu widzenia religijnego, narodowego, żydowskiego jest więcej Żydów, ale bardzo mało. I Żydzi nie wracają do Polski. Nie wracają do Polski. Znaczy wracają, tu i tam jakaś wizyta, korzeni, pokazać dzieciom miasteczko, miasto, synagogę, gdzieś ich dziadziu urodził i babcie i tak dalej. Ale tak na stałe nie wracają. Chociaż w dzisiejszej Polsce Żyd może sobie żyć pięknie. Istnieje antysemityzm w Polsce, ale on nie jest większy niż w Francji. On nie jest szerszy niż w Wielkiej Brytanii. W dzisiejszej Polsce, powiedziałbym tak, być antysemitem tak naprawdę to hańba. To nie znaczy, że nie ma antysemitów. Ale z punktu widzenia elit i kultury to hańba, to nie wypada. Nie wracają, bo dla Żydów Polska, nie Polacy, Polska jest po tylu latach jest przeklętą ziemią. Nie naród polski. Jednak we did it. Żydzi z Polski zrobili wszystko. Wszystko. Twórca państwa Izraela, Dawid Ben-Gurion, was sąsiad z Polski, Dawid Grin. Mieliśmy do dzisiejszego czasu 11 premierów Izraela. Szóstka z Polski. Właśnie z miasteczek. Menachem Begin. Bresta, Białystok, absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim, potem praktyka w Drohobyczu, koło mojego miasteczka, koło Borysławia. A, Borysław koło Drohobycza, chociaż Borysław jest bardzo popularny. I Drohobycz też. Drohobycz, Bruno Schulz z jednej strony i największe rafinerii w Polsce przedwojennej. I najwięcej nafty w Europie było właśnie w Wrocławiu. Także jesteśmy trochę podobni co do rafinerii właśnie z Płockiem. Stamtąd tu uciekł do Rosji, armią Andersa do Iranu, potem do Palestyny, został w Palestynie. On już był liderem ruchu prawicowego Bejtaru w Polsce. Tam się dołączył do podziemnych sił, stał się komendantem podziemnych sił prawicowych, bo myśmy mieli w Izraelu, tak jak w Polsce, była Armia Krajowa, Armia Ludowa i Partyzanka. Myśmy mieli taką Armię Ludową, 90% odwrotnie. Armię Krajową, to ten Begin, 5%. I jeszcze grupa na czele Żyda z Suwałek, Szterna. 2-3%, ale bardzo, bardzo ostro walczyli przeciwko Wielkiej Brytanii. Podziemne siły. Był czas, że na czele podziemnych sił Hagana, tych sionistycznych ruchów, stał Moshe Kleiber, Moshe Sne, lekarz, był w polskiej armii lekarzem, kapitanem. Udało mu się uciec z Polski już przed wypędzeniem do Katyna, bo tam zamordowano, jak wiadomo, Rosja zamordowała tam 20-22 tysięcy elity i oficerów polskich, między nimi 1237 Żydów, oficerów i lekarzów i tak dalej. Tam, w Katynie. I Sne dotarł do Palestyny, stał się bardzo szybko komendantem Hagany. Te wielkie podziemnych sił. W tym później, w 1943 roku już Menachem Begin był komendantem ECEL, tego ruchu więcej narodowego, krajowego, nacjonalnego. I w tych latach
Stern, a w ramie jest Stern Suwałek, był na czele Lechi. To jak były spotkania między liderami tych trzech sił, oni mogli rozmawiać po polsku. I mówią, że czasami tak rozmawiali. Pierwszy rząd tymczasowy państwa Izraela podczas wojny na niepodległość, 12 ministrów, 6 z Polski. Chociaż jeden mówił lepiej po jidysz niż po polsku, to był rabin Itzie Itzhak Meir Lewin z Polski, mówił Boże po jidysz, ale też rozumiał polskiego języka. 6. I Ben Gurion na czele, pierwszy minister obrony, pierwszy premier, twórca Izraela. Wybory na pierwsze Knesset były jeszcze podczas wojny na niepodległość. Podczas wojny na niepodległość. W styczniu, w lutym 1949 roku. 120 posłów. I ten nasz parlament się nazywa Knesset, ponieważ taki instytut starszych liderów był podczas drugiej świątyni i po drugiej świątyni i też się nazywał Knesset. Knesset to jest meeting, spotkanie, meeting. I tam było wtedy 120 starszych ludzi i w naszym Knesecie do dzisiaj jest 120 posłów. Wtedy było 13 partii, bo nasz system wyborczy jest proporcjonalne, klasyczne. Każda partia wtedy mogła zdobyć jednego posła i już miała miejsce w parlamencie. Nie było w ogóle progu. Próg był 100 podzielony na 120. I koniec. Dzisiaj jest próg 2%. Też niski. Ale w całym kraju. Było wtedy 61 mówiących po polsku. Znaczy jedyna większość w cudzysłowie, bo to oni należeli do wszystkich i różnych partii. To była większość mówiących po polsku. To się szybko zmieniło, bo ludzi stało się, większość już zmała. Ale ja pamiętam podczas przemowy Lecha Walensy w Knesecie w roku 93. Wow. Była bardzo ważna i odważna przemowa. To ludzi w Knesecie używają słuchawki, on przemawiał po polsku. Czwórka nie miała słuchawek. Ja, te słuchawki nie były mi potrzebne. Rabin Werdigier z Łodzi rozumiał po polsku. Jeszcze jeden pan z Lwowa mówił po polsku. A czwarty niby mówił po polsku, nie używał słuchawki, nie zrozumiał żadnego słowa. To jest dzisiejszy prezydent Simon Peres. On chciał pokazać, że on niby z Polski, on z Wiśniewa, ale u niego w domu mówiono po hebrajsku od dzieciństwa. Także nasz Simon Peres tak, mówi, będąc w Związku Radzieckim, on mówi, że jest w Związku Radzieckiego. Bo to jest Białoruś, tak? Wiśniewa. Będąc w Polsce, on jest z Polski, Wiśniewa. Okej? Okay? Także, no szczerze powiedziawszy, on zawsze ma rację. Bo geografia się nie zmieniła, tylko rządy się zmieniają. I tak to wyglądało. Ciekawostka, ale bardzo ciekawy papier lakmusu. Bardzo ciekawy sesmograf kultura. Ja temu 2 tygodnie spędziłem 2-3 godziny w archiwum pisarzów i poetów izraelskich w Tel Awiwie. To się nazywa Gnazim, ten archiwum, w centrum Tel Awiwu, bo tam się ciekawiłem jakąś sprawę. I oni wydali taką broszurę, listę wszystkich pisarzów i poetów w Izraelu i jeszcze w Izraelu, w Palestynie. Tych ważniejszych. 320 kilka tych ważniejszych. I ja zawsze, pierwsza sprawa to jest taki instynkt. Ja zawsze patrzę skąd. To mi zawsze ciekawe, skąd jest człowiek? Jakoś nie wiem, w moich asocjacjach ja zawsze wiążę
tożsamość z miejscem. A Żyd ma zawsze kilka tożsamości. No to jest nudnie mieć jedną tożsamość, naprawdę. Mówią, że Żyd jest kosmopolitym. Szkoda, że nie mamy tyle kosmopolitów, ja bym chciał więcej. Pozytywnych, że ludzie się ciekawią światem. Nie zamknięci cały czas w swoich wiadomościach, jaki minister wejdzie, jaki wyjdzie, kto będzie i kto nie będzie. Takie głupoty i bzdury, to nieważne sprawy. One się też zajmują tym, ale to głupota. Ja mówię o takich naprawdę zjawiskach, procesach społecznych, technicznych, takie procesy, że mają wpływ prawdziwy na życie, na śmierć. Więc wyobraźcie sobie 126 z Polski. To ma znaczenie. 126 z Polski. Teraz tak, połowę już się urodzili w Izraelu. Ale patrząc się na nich, to drugie pokolenie polskich Żydów. Jeszcze coś. To ciekawostka, bo ludzi w takich sytuacjach dynamicznych, jak była Europa, zmieniają sobie czasami granice, nie, ale narodowość niby. Oni upgrade, tak jak w samolocie. Są tacy, że zmieniają bilet z klasy turystów do biznes, tam za kilka punktów, to upgrade. To jest piękna sprawa, to ja zawsze, to są niby takie plotki, ale to jest socjologia. Osiemnastka się zapisała, że są z Galicji. Galicja to też, to nie tylko Polska, ale to przeważnie Polska. Dlaczego? Bo to są na pewno tacy, że nie chcieli powiedzieć, że oni są z Polski. W takich czasach trudnych. Nie dzisiejszych, dzisiaj to mniej więcej wracamy do siebie. Kiedy wypędzono Żydów z Polski, wy wiecie, że przeważnie większość Żydów, że dojechało do Izraela w XX wieku, zostali wypędzeni z Polski. Pierwsza migracja była w 20-tych latach, nazywała się migracja Grabskiego. Były takie ustawy, takie antysemityczne, że 80 tysięcy Żydów uciekło z Polski. Potem druga fala była w 1935 roku do 1939. Żydzi z Niemiec przyjechali do Palestyny i z Polski. Po śmierci Józefa Piłsudskiego było to bardzo przykro. Andecje i tak dalej. Po prostu uciekli z Polski. Potem po pogromie w Kielcach 100 tysięcy Żydów uciekło z Polski. Po wojnie zostało w Polsce w ogóle 280 tysięcy Żydów. 150 Żydów wrócili z Rosji. Kilka tysięcy wrócili z obozów zagłady, z Mauthausen i tak dalej. Jakieś 50 tysięcy, że ukrywali się w Polsce, tak jak moja rodzina. Że sprawiedliwi wśród narodów świata nas ratowali, mnie i moją rodzinę. 100 tysięcy. Po tym 1957 roku te procesy antystalinowskie partii komunistycznej, było dość dużo Żydów, działaczów stalinowskich właśnie. Wyjechali. Marzec 1968 rok. Wiadomo, wypędzono ich, dano im bilet jednostronny. I wtedy już nie zostało Żydów w Polsce. 5, 6, 7 tysięcy. Właśnie XX wiek jest nieprzyjemny. XVIII, XIX, XVII, XVI wiek to były piękne wieki życia polsko-żydowskiego. I więc oni przyjechali do Palestyny nie tak po Polacy. To oni sobie wybrali Galicję, ale to była Polska. Najciekawsze to Rumunia. Nie wiem, dlaczego Żyd nie chce powiedzieć, że jest z Rumunii. To zawsze albo Besarabia, albo Bukowina, albo Mołdawa, nie szkodzi. To jest pięknie, jak człowiek może sobie zmienić niby. Tak jak Peres, raz Białorusi, raz Polska, raz Związek Radziecki. To samo miejsce. Wojna na niepodległość. Organizacja Narodów Zjednoczonych postanowiła
29 listopada 1947 roku, że powstaną dwa państwa w Palestynce. Arabski, palestyński, żydowski. Myśmy się zgodzili, Arabowie nie. I 6 krajów arabskich napadli na Izraela, zaczęła się okropna wojna. Teraz tak. 14 maja, kiedy powstało państwo izraelskie, mieliśmy 40 tysięcy żołnierzy. 39. Na końcu wojny na niepodległość, znaczy już w samym maju, w czerwcu i tak dalej, armia Izraela dotarła do 140 tysięcy żołnierzy. To nie mało, kochani. Skąd to byli Żydzi z Polski, gdzie się kręcili w Europie? Bo Wielka Brytania nie dała nam wjechać do Palestyny i część, którzy próbowali fałszować, kupili różne statki, to Brytyjczycy złapali ich koło brzegów Palestyny i do obozów uchodźców na Cypr. Jak mój brat na przykład, starszy brat, Lonek, żyje jeszcze w Jerozolimie, jest profesorem i tak dalej. Więc oni od razu, ich ćwiczono już na Cyprze, Hagana, te wszystkie podziemne siły. Bez polskich Żydów, kochani moi, by nie powstało państwo Izrael. My byśmy nie wygrali tą wojnę na niepodległość. I wtedy stosunki z Polską oficjalną były bardzo dobre. W Wrocławiu ćwiczono lotników dla Hagany, dla nas. Były 2 kursy bardzo ważne lotników. A samoloty kupiliśmy w Czechii, niemiecki, Messerschmitty, wyobraźcie sobie. Żyd z Polski, lotnik, mówiący po polsku, trochę po hebrajsku, leci na Messerschmitcie niemieckim ratować państwo Izraela. To w ogóle te nasze sytuacje historyczne, nie macie pojęcia, są bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Ja zostałem wybrany do Knesetu w 1981 roku. Był w opozycji. Menachem Begin był wtedy premierem. On prawicowy, ja Partia Pracy. Ja należę do dzisiaj do Partii Pracy, taki Labour. Nie wiem, jak Labour brytyjski. Nasza Partia Pracy ma podobne podejście, ale socjaldemokratyczne, superdemokratyczne. Niestety w ostatnich latach nie wygrywa więcej wyborów, ale były lata, kiedy ja zostałem wybrany jako przewodniczący Knesetu i wiceprezydent państwa Izrael w 1992 roku. 50 posłów Partia Pracy, na czele Itzhaka Rabina, zamordowany przez faszysta żydowskiego, koło mnie. Ja stałem koło niego, zapaliłem mu ostatni papieros w życiu. To była demonstracja pokojowa w Tel Awiwie, 5 listopada 1995 roku. Taka tragedia. Więc... ja przemawiam, trochę polemika, krytykuję Begina kulturalnie, miałem do niego wielki honor. To on zawsze odpowiadał tak. On był fantastycznym mówcą. On wchodząc odpowiadał temu i temu i tamtemu i śmiesznie i dowcipnie i cynicznie. Kiedy czyta, a teraz co do profesora Szewacha Weissa, ja... miałem wesele w Wrocławiu, bo była tam najpiękniejsza sala z moją małżonką Alizą z Drohobycza. To było miasto bez granic, tak jedno w drugim. No to Szewach Weiss, profesor Weiss z Wrocławia. Ja zapraszam go po posiedzeniu w restauracji parlamentarnej. My sobie pomówimy po nasze. To cały czas każdy wiedział, że to będzie jego odpowiedź. Wy rozumiecie jakieś sytuacje, nie? Dziwne takie. Tak? On przypadkowo żenił się w Wrocławiu, bo tam była fajna sala. Lepsza niż w Drohobyczu. Więc z tego nie wolno zrezygnować. Ja robię wszystko, żeby rozmawiać z wami tak, żeby ani zdanie nie było niepodobne do mojego spotkania z młodzieżą, żeby dwójkę dyrektorów, żeby pan dyrektor się nie nudził, prawda? Wszystko inaczej. Ale jedną sprawę powtórzę. Jedną sprawę.
Ja kończąc swoją służbę parlamentarną w roku 1999, premier Izraela Ehud Barak, dowódca z armii na emeryturze, nagrodzony, jeden z najważniejszych naszych walczących dowódców, generał. Ja już powiedziałem rano, że on miał 6 medalów Geroi Izraelskiego Sojuza. 6. 6! Wyobraźcie sobie. Kibucu pochodzi. On mi powiedział, Szewach, ja ciebie wysyłam do Berlina. Ja mu powiedziałam, ja nie jadę do Berlina. On mówi, że co ty, to jest propozycja fantastyczna. Teraz parlament niemiecki przychodzi z Bonn do Berlina, wtedy pamiętacie, no i ty będziesz pierwszym ambasadorem Izraela w Berlinie, w Reichstagu. Jak ciebie zobaczą i znają ciebie, ty się ujawisz 5 razy dziennie w telewizji, to będą pamiętali dokładnie, co było. Że dziecko Holokaustu jest ambasadorem Izraela w Niemczech. Powiedziałam, jeszcze nie. Ja nie bojkotuję Niemiec. To są jednak nowe Niemcy, ale wtedy jeszcze ja mogłem wyjechać na kilka dni, na spotkania, ale 3 lata żyć i cały czas ten niemiecki język, że był językiem Einsteina, językiem Freuda, ale też językiem Goebbelsa. Te dźwięki, ja mam problem z tymi dźwiękami. Jeszcze mam. Jak ja słyszę takie słowo, ja wiem, na dworcu kolejowym, Achtung, tak? To jest straszne. To zaczyna się likwidacja naszego getta. Czy links, rechts. To nie można z tym żyć. Powiedziałam, jeszcze nie, moja córka. On mi mówi, dobrze, to jedziesz do Moskwy. Ja powiedziałam, ale w Moskwie taki mróz był. Ale powiedziałam, jeśli chcesz mi wypędzić Izraela, Warszawa. To mówi, Szewach, ja ci proponuję Berlin, ja ci proponuję Moskwę. Co z twoją Warszawą? Ja się tak patrzę na niego, mówi mu, Ehud, gdzie się udziela twoja mamusia? On mówi, oj, Warszawa. Jego tato z Wilna i matka z Warszawy. Wtedy on zrozumiał. Ja sobie wybrałem Polskę na służbę ambasadorską. Właśnie Polskę. Pierwsza sprawa, chciałem się nauczyć polskiego języka. Ja wyjechałem z Polski mówiąc po jidysz z rodzicami. No mówiąc i 4 lata milcząc. Bo życie w podwójnej ścianie albo 20 miesięcy w ciemności. Tak jak na tym filmie Agnieszki Holland. Myśmy byli w takim miejscu 20 miesięcy. Tam w ogóle nasz język to było milczenie. Czułem, że ja chcę wrócić do miejsca mego straconego dzieciństwa. Coś mi tak magnesowało w tej Polsce. Krajobraz, pogoda. Ten deszczek polski, te chmury polskie. I w miejscu, w którym mój naród żył 700-800 lat. I od tego czasu jestem trochę związany z Polską. Byłem 4 lata ambasadorem. Jestem teraz profesorem i dziekanem Centrum Badań nad Współczesnym Izraelem na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem profesorem na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Wydałem w polskim języku kilka książek. Za 2 tygodnie się ujawia jeszcze moja książka. Ja żyję w Izraelu, ale przyjeżdżam do Polski często na rok akademiczny. Nie mam obywatelstwa polskiego. Mogę go zdobyć za sekundę, ponieważ mnie się wydaje, że człowiek, że był na takich stanowiskach jak ja, powinien mieć jedno obywatelstwo swojego kraju. Ale nie mając waszego obywatelstwa, czuję się między wami, jak między swoimi. Jeśli tu i tam polemizuję, tu i tam, to jak człowiek, który jest bliski do was. Tak? To nigdy nie wychodzi z jakiejśkolwiek nienawiści, właśnie z jakiejś przyjaźni i solidarności.
Dziękuję Wam. Teraz czas na pytania, uwagi i tak dalej. Dziękuję. Come on.